Przyjechać się takim zabytkiem to istny skarb. To rower Neyman z lat 30. popularny nie tylko w Niemczech, ale również na Śląsku. Co zrobić, żeby móc przyjechać się na nim również osobiście? Wystarczy spotkać Stowarzyszenie Rowerowe w Zabrzu, które uchyli Wam nieco więcej historii o tych dwóch kółkach. Pomysł rowerów zabytkowych tak naprawdę narodził się z czasem, ale wszystko zaczęło się przeszło 10 lat temu, kiedy to zająłem się rekonstrukcją historyczną, głównie tematami militarnymi i mundurowymi. I z czasem chcieliśmy mieć rower w kolekcji zabytkowy, który gdzieś pomoże nam w rekonstrukcji i będzie takim fajnym uzupełnieniem postaci, które odtwarzaliśmy. Z czasem był jeden rower, potem drugi, kolejny i tak aż dzisiaj mamy ich 15 w kolekcji. Prowadzimy stowarzyszenie i zajmujemy się rekonstrukcją historyczną tak naprawdę na poważnie, bo co weekend w sezonie letnim odwiedzamy inne miasto z naszym pokazem mody historycznej i z plenerową wystawą rowerów zabytkowych. To jest rower marki Neyman, wyprodukowany w roku 1936 w Dreźnie. Taką ciekawą rzeczą są chromowane felgi w tym rowerze, co było niezmierną rzadkością. Natomiast lampa, która jest tutaj założona, to jest lampa karbitowa. Taką ciekawostką, felgi są stalowe, ale malowane na kolor, żeby imitowały felgi drewniane. Bo w tym rowerze są właśnie felgi drewniane. I lampa, która jest założona przy tym rowerze, jest również lampą karbitową. Najciekawszą lampą jest lampa na świeczkę, założona w tym polskim rowerku. Rowerek marki Łucznik. I jeszcze kolejną ciekawostką jest dzwonek, który był zrzucany na koło podczas jazdy. Czyli jadąc rowerem można było dzwonić właśnie w taki sposób. W późniejszym czasie wprowadzono lampy elektryczne. Taką ciekawostką jest to, że żarówki były bardzo drogie, więc wymyślono sobie takie elastyczne mocowanie, żeby włókno w żarówce nie urywało się podczas tego, kiedy świeciła. Tu już widzimy bardzo nowoczesne lampy, lampy typowo elektryczne, które działały nie tylko na dynamo, ale działały również na baterie, dlatego że do środka wkładało się bateryjkę. Ta chyba nawet świeci. O, właśnie świeci. Jest to pasja i to właśnie ona nas tutaj sprowadziła. Wydaje mi się, że trzeba kochać historię i chcieć się uczyć. Trzeba jakby być otwartym na zdobywanie wiedzy. Ale po to też tu jesteśmy, żeby się wspierać nawzajem i poszerzać właśnie wiedzę i tworzyć coraz to lepsze repertuary właśnie naszych pokazów. Teraz wychodzi przed Państwem piękna Alicja z rowerową sylwetką prezentowaną przez Ale. Jest to oczywiście inspiracja cyklistkami okupowanego Paryża. Aktualnie jest nas kilkanaście osób, kobiety i mężczyźni. Jesteśmy tak naprawdę z całej Polski, choć siedzibę mamy tutaj w Zabrzu, ale nie ograniczamy się do lokalnego działania. Tak naprawdę każdy z niezależnie jakiego zakątka Polski może do nas dołączyć. Kabila ma na sobie kostium z lat 40. Marynarka posiada baskinkę, która podkreśla talię. Na nogach oczywiście marzenie każdej kobiety w latach 40. Pończochy nylonowe. Rowery biorą się z różnych źródeł, i aukcje internetowe, i giełdy staroci. Pozyskujemy rowery od prywatnych kolekcjonerów. Jakby to trwa lata i na bieżąco staramy się uzupełniać tą naszą kolekcję. Staramy się, aby te rowery były w jak najlepszym stanie zachowania na oryginalnych częściach, żeby nie ingerować w ich historyczny wygląd. Wyjątkowy rower, jaki mamy, to jest rower transportowy, ponieważ jest bardzo nietypowy i inny niż pozostałe. Ma małe koło z przodu, duże z tyłu i na odwrót, jak w zwykłych rowerach, bagażnik ma z przodu. To jest rower, który odrestaurowaliśmy na podstawie zdjęcia z przedwojennego Zabrza, Helmuta Lipińskiego, który prowadził sklep na Placu Krakowskim. I no, jest to taka perełka w naszej kolekcji i zawsze cieszy się dużym powodzeniem wśród oglądających nasz pokaz. Stylizacja uzupełnia koszula, która ma pociągły kołnierz, krawat,
oraz kapelusz Fedora z wygiętym rondem i szeroką wstążką. To trzeba kochać. Tak naprawdę, żeby się tym zajmować, trzeba kochać. My co weekend wyjeżdżamy gdzie indziej, w piątek trzeba zapakować busa. Cały weekend jesteśmy w trasie, przyjeżdżamy, rozkładamy się, mamy pokaz, potem się pakujemy. Szybki nocleg, od rana znowu to samo i trzeba wrócić do domu. A większość nas jeszcze pracuje normalnie na etacie, więc od poniedziałku idą do pracy. Więc trzeba to kochać, bo naprawdę wracamy zmęczeni z tych naszych wyjazdów. Natomiast zadowolenie ludzi, brawa, z którymi się spotykamy w czasie pokazu, myślę, że to jakby jest świetna nagroda za to, co robimy.